Siemano, Siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Kolejny dzisiejszy odcinek to wasza ulubiona seria, czyli Polaków Gitarowe Rozmowy, PGR. Bardzo chciałem was zaprosić do Warszawy podczas 40-lecia zespołu Wader. Nagrałem dla was specjalnie dwa wywiady. Jeden dzisiaj z zespołem Frontside, który grał jako support na tej trasie, a drugi, od razu powiem, z Mauserem, również ukaże się w październiku. Przypominam o tym, że trwa ewolucja październikowa, czyli mnie tu nie ma. Nakręciłem tyle filmów, ile się dało, żeby były, natomiast generalnie no, zniknąłem, uczę się grać na gitarze. Jeżeli macie ochotę wspomóc moją ewolucję październikową i moją edukację, która oczywiście później to wszystko będzie z nawiązką oddane i będą jakieś lekcje i tak dalej, zapraszam na Patronite. Mówię również o tym dlatego, że seria Polaków Gitarowe Rozmowy rozwija się bardzo, bardzo intensywnie dzięki właśnie wsparciu patronów, za które jestem ogromnie wdzięczny. Nagród jest kilka. Mamy, szanowni państwo, tak. Vermilionowy pick-up, jaki chcecie do wyboru, jeden do humbuckera, singla, cokolwiek tam sobie chcecie, jaki sobie chcecie zamówić, czego wam brakuje, można go zgarnąć, jeżeli się jest patronem. Dodatkowo są trzy takie piękne koszulki od firmy Wowl. I dodatkowo dla wszystkich nowych patronów używany, ale działający, sprawdzony interfejs Tascama. W tym momencie już zapraszam na odcinek i jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście w gitarowej mgle. Wszystkie zniżki, wszystko w opisach, czytajcie opisy odcinków. A z Frontside'em fajny wywiad wyszedł, więc mam nadzieję, że się spodoba. Piszcie komentarze, lajki, subskrypcje. 10? Kurwa. Zjechało mnie. Bo znaczy, bo kamerę włączyłem, wiesz, to dlatego. Jaki jest powód tego, że zniszczyłeś w ten sposób właśnie instrument? Że zniszczyłem? Mój syn zachorował na nowy otwór. Dobra, o, przepraszam. Na aukcję wystawimy, jak będzie konieczność. Mhm. No to w takim razie ja poproszę o linka do tej aukcji i wrzucimy linka do aukcji w opis odcinka i będzie można tą gitarę zakupić w takim razie. No to wtedy jest okej, no nie? A przez przypadek całkowicie się dowiedzieliśmy. No to mogę. Siemano, Siemandero, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Demon, Daron, zespół Frontside, czyli no tak jakby legenda polskiego metalcora. Teraz legenda, wcześniej stare chłopy, nie? Wcześniej. Ile macie lat? Mariusz 48, Dariusz 44. No Dariusz 46. Już legenda, już legenda. Już legenda. Przekraczasz 40, już jesteś legendą. Nie no, oczywiście bekuję, żartuję, ale no nie da się uwierzyć, że jesteście zespołem, który ma chyba jest najbardziej rozpoznawalną kapelą, taką metalcore'ową. Kiedy metalcore powstał, to byliście taką pierwszą kapelą, która też zrobiła to całkowicie tak bardzo poważnie do tego podeszliście. To nie było takie granie gdzieś tam, no nie wiem, tak jak dzisiaj gadaliśmy, nie? Że miałeś te, wiesz, że macie te dymy swoje czasami, no, wszystko to jest takie profesjonalne. Ale u nas przez przypadek to się wydarzyło, bo jakby nasz metalcore rodził się wtedy, kiedy rodził się metalcore na świecie. No. Więc jakby pewnie te zespoły, którymi my się inspirowaliśmy, też były inspirujące dla kapel, które zaczęły być duże na zachodzie. Wtedy jakby termin metalcore jeszcze nie został, na początku lat 2000 się to pojawiło po raz pierwszy. U nas w przypadku płyty pierwsze dla Metal Mind, ja już widziałem, że na ulotkach mamy po prostu metalcore wrzucony zamiast crossover, bo jak zaczynaliśmy to nazywać, to co gramy crossoverem. Ale jakby to była naturalna droga, bo metalcore to też jest jakby wynik muzyki korowej i metalowej, przedstawiony w nowy sposób, więc ten gatunek nie miał wtedy żadnych ważnych, wielkich zespołów. Ta scena się rodziła w latach 90. Sami byliśmy w szoku, bo jeszcze w 95 roku graliśmy zespołem Earth Crisis, który jest wiadomo dla gatunku olbrzymi, przede wszystkim dla gatunku straight edge, hardline, nie wnikając w szczegóły hardcore.
Z kim jeszcze wtedy graliśmy? W Skromax graliśmy, no to nie Metalcore, ale Skromax miał ogromny wpływ na naszą muzykę, bo to był jeden z pierwszych zespołów, który z kolei włączył metal do hardcora, zwłaszcza na płycie Avonega. Zagraliśmy z Old War, który dalej gra, koncertuje, więc jakby wtedy, kiedy to się rodziło, to u nas też się urodziło. Nabrał ostatecznych kształtów w roku 2002, jakoś tak. A skąd się to w ogóle wzięło? Skąd się to zaczęło? Skąd gitara w twoim życiu się pojawiła? Jak to się stało? Ile miałeś lat? Jak zacząłem grać na gitarze, to była trzecia klasa liceum. Czyli na przełomie 17-18 roku życia. Późno. Bardzo późno. No. Tak, bardzo późno. No muzykę miałem zaszczepioną od bardzo wczesnych lat. Chyba jak miałem 8 czy 7 lat, to słuchałem już z ojcem muzyki. Były to tuzy gatunku rockowego, czyli Queen, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath. U mnie to cały czas w domu leciało, więc ta muzyka gdzieś cały czas ze mną podróżowała w moim życiu. No i gdzieś tam kiedyś pani dyrektor ze szkoły, z liceum zapragnęła mieć zespół muzyczny. No i kupiła cały zestaw instrumentów. A my z racji tego, że z kolegami interesowaliśmy się tym, no to tymi sprawami, w sensie muzyką, bo zaczęliśmy te instrumenty dotykać i próbować sobie na nie grać. Ja też zaczynałem tak jak Mariusz. To z fartem tak naprawdę, nie? Tak, z fartem i ja też zaczynałem na grać. Aha. Tego nie wiedziałem. Byłem na grać i był to stary Polmus, ale... O, dzięki. Ale ten... Wszyscy będziemy żuli. Tak, ja już wyżyłem, już mi dzisiaj dawał tyle i tak trafię znowu na zły smak. I co? Nie, teraz jest normalny. Dobra. Tak naprawdę to się piguły. Dziękuję. Dokładnie. Ale ja, no, teraz nie dzisiaj, nie dzisiaj. Nabierze teraz tempo. Tak, po czasie. No u mnie też się zaczął od perkusji. Właściwie nie wiem skąd się wzięła zajawka. Chyba najpierw zajawiłem się metalem, bo miałem na osiedlu kumpla, który notabene też się przyjmował przez zespół później. Perkusista Kolni, pozdrawiam, jeśli będziesz miał okazję zobaczyć. Jego brat, starszy od nas jakieś 5 lat, był metalowcem. I wyglądali zajebiście, mieli łańcuchy, ćwieki, kurwa, pasy, katany z naszywkami, koszulki. On miał w domu ołtarz, gdzie zbierał kostki, była kostka, nie było, do niego w chacie metaliki. Pałeczka, kurwa, nie wiem, ceptu, już nie pamiętam. Kurde, no. U niego zobaczyłem też po raz pierwszy Thrash and Folk, serowaną jeszcze wersję. No i tak to się zaczęło. Potem człowiek usłyszał Europe, The Final Countdown i chciał kurwa być jak Europe, no. Wtedy ten utwór leciał wszędzie. Tak, potem byli Gansi, cały czas towarzyszył już wtedy co, Metallica, Slayer, tak się to zaczęło. Ale zacząłem od bębnów też zupełnie... Ale ty przynajmniej nagrałeś coś na tym. Ja nagrałem 3 kasety demo na pewno. Także nigdy nie grałem do metro. Na czy nagrałeś 3 kasety demo z kimś? Nie no, grałem we Frontside na pewno. We Frontside grałeś na pewno. Tak, 3 taśmy demo Frontside, pierwsze w latach 90. powstały z moim udziałem na bębnach. Na ostatniej nagrywałem też gitary i wtedy już się zaczęła przygoda z gitarą. I to jakby też w przypadku, bo nie było ludzi, którzy słuchali takiej muzyki, jak my chcemy grać i no, trzeba było zamienić kurde perkusję na gitarę. No nie było też między nami. No tak, nigdy nie miałem swojego instrumentu. Po pierwsze też bębny kupić dokładnie, no to wstawić, grać. Tak, w tamtych czasach było trudno też skompletować wszystko i jak już rozwaliła się jakaś blacha, to ona się rozwalała już cały czas. Coś się wycinało, nie? Tak. Aż z rajda został splash na przykład. Ale że swoich nigdy nie miałem, miałem hi-hat, miałem werbel i stopę. Zamati. Zamati, no. Tak. I to dzięki pieniądzom klasowym, bo nasz skarbnik klasowy ukradł pieniądze składkowe i powiedział, nie wiem, no, zaraz zezwiedział, powiedział, że mamy sponsora jako zespół i możemy iść do sklepu, to właśnie kupiliśmy pałki, jakieś tam strony do gitary, kurwa, mikrofony, tą stopę właśnie grajmy, a potem mama przyszła z zebrania i mówi, że skarbnik klasowy podobno zdefraudował wasze pieniądze, czy coś wiem na ten temat. Ale 30 lat minęło, to już można o tym mówić, nie? Tak, sprawa przenowiona, tak. Sprawa jest już dawno przed... A to jeszcze przed Francją, to właściwie to kurwa, z 35-7 jakoś, nie? A ty powiedziałeś, że no generalnie zaczęliście, bo pani dyrektor kupiła graty. Pamiętasz, co to były za graty? Gitara była Defil, Polmus była... Polmusa była perkusja. Polmusa, czyli, nie ma. Czyli z przedziału to jeszcze było. Tak, z przedziału. Był bas, ale jakiś taki no-name, nie miał w ogóle nazwy. I były klawisze takie nie hamondowskie, to Hamonda by nam nie kupiła, wiadomo, ale miały być klawisze, ponieważ jeden z uczniów pochwalił się, że umie grać tam na pianinie, a tak naprawdę nie umiał, a chcieliśmy dobrze wyglądać na apelach szkolnych, nie? Więc te klawisze w ogóle nie były obsługiwane, więc w ogóle leżały. No ale to szkoło się skończyło, to przeskoczyłem też na gitarę, no bo... znaczy nie to, że nie czułem rytmu, ale same bębny do ogarnięcia są dla mnie nie do przejścia. Teraz też?
Teraz, znaczy zagram pewnie jakieś takie podstawowe rytmy, zagram. Ale mówię, ej, nogi muszę zaangażować, ręce, a tutaj przynajmniej nie chodzi o nogi, to mam tylko biegać, skakać i... A w komputerze umiesz wpisywać? Nie, uczę się to. Uczysz się. Uczy się bez Easy Drummer, także to czasami z kolegą sobie tam coś... Tak się uczy, że mieliśmy nowe numery robić już w roku temu, ale chłopak nie ma czasu. Nie ma czasu się nauczyć. No cały czas się uczę się jak nasz prezydent. Czyli właściwie zaczęłaś od Defila. Tak. Elektrycznego następnie był... Znaczy nie, wcześniej pierwsza gitara to była gitara akustyczna z dwoma czy z trzema strunami. Nie wiem w jaki sposób się znalazła u nas w domu, ale jakoś ją tak pamiętam i grałem tam jakieś pierwsze motywy. I później właśnie w szkole gitara i później ojciec mi kupił, pamiętam, na imieniny majoneza z takim... Miał taki płomień przez korpus. Taki były kiedyś... Puszczali gdzieś taką... KTM, tak dokładnie. I one miały przez ten korpus te nogi, no i już byłem wtedy kupiony. Zacząłem się przygodę z gitarą, czyli tak koło 18. Bardzo późno. Bardzo późno, tak. A ty ile miałeś lat, jak zacząłeś? Na gitarze. Na gitarze? 21 musiałem mieć chyba, nie? No jeszcze. Czy miałem pudło, jak miałem... Czekaj, jak pudło? Pierwsze pudło grałem z Highlightą, mogłem mieć wtedy z lat 16-17 gdzieś, nie? Gdzieś tam miałem pudło i tak miałem je w domu. Zaczynałem z dękałem, ale chciałem być tam guzistem cały czas. Jak tutaj mówię, nie mogliśmy znaleźć ludzi, którzy są grać wracone. I pamiętam, już pracowałem w drukarni, wziąłem na kredyt gitarę, też dziewczyna mi żerowała ten kredyt, bo to takie czasy były, pozdrawiam cię nowa. Dziękuję za karierę, bo jeszcze mnie woziła cały kupiła frontside. Ci karierę. Tak, cały frontside woziła, dziękuję. I bo pewnie zawsze mi to mówi, że jej nie mogłem nigdy podziękować, że publicznie mówię dziękuję. Tak, wiem, to może dziękuję, jako cały zespół. Cały zespół ci dziękuję, że pomogłaś Maruszowi zrobić karierę. Tak jest. I kupiłem pierwszą gitarę, którą sprzedałem potem Kahanowi. Co to było? Kord. Kord, taki kord. Tak, podobno, tak, tam jakiś taki. Kolor drewniany. Ale wcześniej miałem też inną gitarę, bo miałem też gitarę Ural rosyjską, która miała wibrator w dwie strony, a nie miała blokady żadnej, kurwa. I miała fus za to wbudowany, więc co za coś za coś. Musisz 6 godzin po prostu. Tak, tak, dramat to był. Chodziliście na jakieś lekcje tej gitary, czy to wszystko? Posłuchajcie, ze wszystkim razem, z którymi przeprowadziłem wywiady, zaskoczyliście mnie tym, że najpóźniej zaczęliście. Naprawdę mega późno, 17-18 lat, 27 wziąć gitarę do ręki. No elektryczną, bo wcześniej miałem pudło jakieś. No dobra, no ale wiesz, bo to jest... Wszyscy zaczynają raczej najpóźniej, to tak jest 15-16. Tutaj mamy. Byliście jakieś nauczycieli, czy to wszystko było tak, że samemu? Zadaj sobie pytanie, jak on nie miał nauczyciela, sam daje lekcje, jak to jest, nie? No miał, uczył się, ale też późno miałeś nauczyciela. Ja tak naprawdę to 6 lat temu poszedłem do profesjonalnego nauczyciela, najpierw to... Znaczy nie, brałem lekcje od Balotowicza. A, tak, to jeszcze to... były takie jakieś tam podstawy, a wcześniej to przez wiele lat sam grałem. Grałem i myślałem, że podbiję w świat bez tej wiedzy, ale jak teraz jest ta wiedza i kilku nauczycieli... Ja podbiłem świat bez wiedzy. No tak, ja niestety nie mam jakiejś... Tak, a ja miałem gdzieś tego, nie wiedziałem. No właśnie, on ze swoją pił. Dokładnie, tak. Było. Nauczyciele się pojawili bardzo późno. I 6 lat temu pojawił się Jacek Kieler, który prowadzi tutaj Szkołę Dyscyplin w Warszawie. No i tak się też zaprzyjaźnili. No i odtąd chodziłem na niego te 3 lata, jak się przeniosłem z powrotem na Zagłębie, to w Katowicach otworzyliśmy kolejną oddział tej szkoły i teraz mam przyjemność uczyć. Czyli będąc już, tak, mając już taką ci płyty, tak. Mając klasy koncertowe, będąc do profesorem Ibaneza, tak. Zacząłem się grać na gitarze tak profesjonalnie, żeby zobaczyć, o co tam chodzi, jeśli chodzi tam o teorię muzyki, takie w sumie podstawy na to, bo wiedzieliśmy, co to jest akord, jak go zagrać, gdzie, co i jak, jaki mamy strój, jaki dźwięk, tak, ale tak głębiej, szerzej i żeby to bardziej zrozumieć. Czyli jakąś tam harmonię teraz przebrać? Tak, harmonię, te wszystkie skale opanowaliśmy, no i takie tam interwały, takie rzeczy, które są potrzebne do nauki generalnie i wiesz, przerzucenia z mojej wiedzy dla kogoś, bo to te podstawy musiałem poznać, zbudowa akordu, takie rzeczy. Tak. I weszło ci to? Weszło mi bardzo, no bo jak spędzasz czas z uczniami, tam również kilkanaście godzin tygodniowo, no to ta wiedza cały czas się utrwala. Jeśli mam lekcję na przykład z tymi samymi osobami język 5-1 i cały czas powtarzam tą samą lekcję, no to się tam później utrwala. Wiesz dlaczego pytam? Dlatego, że ja mam tam w październiku, kiedy ten wywiad będzie, to ja właśnie się wyłączyłem z całego YouTube'a i wszystkiego. Tylko, że w tym momencie ćwiczę. Jak teraz przychodzimy, to leci, to ja
siedzę, ćwiczę i całkowicie w ogóle się odcinam od reszty świata. I też chcę zrobić ten eksperyment, czy jeszcze się da w takim biegu w ogóle, wiesz, mając jakieś tam nawyki, nie mając właśnie żadnych podstaw teoretycznych, trzymając w tych dropach w jednym palce przez nawyki, całe życie. Nawyki są bardzo, od razu je widzisz, jak grasz profesjonalnie i też ktoś cię kiedyś nauczył dobrze, no to te nawyki od razu widzisz. Na przykład ja sam będę z uczniami tak, że ich klepię tam po ręce albo powiem nam, mów sobie sam, nie mogę tego robić. Muszę zmienić tą, na przykład źle trzymam kostkę albo źle tam jakiś rzeczy. Więc to sama to sposób, spoko. Tak naprawdę ciekawy się robi, jak się poznałem w historii. Ja nie czerpałem znikąd wiedzy, po prostu jako zajawkowicz zacząłem grać wcześniej na perkusji, potem na tej gitarze. Do tej pory nie korzystam z lekcji, nie mam wiedzy, ale jest to bardzo istotne, bo uważamy z Darkiem, żeby zajawić młodych ludzi też grą na instrumencie, to nie potrzeba od razu stawiać kurde pomników dla Steve'a Vai'a czy Josa Trianiego, bo od razu się nim nie zostanie, to jest wynik drogi. Znajduje każdy w muzyce to, co kocha, jeden chce ćwiczyć, się rozwijać, a drugi po prostu chce grać i czerpać z tego radość. Ja jestem taką osobą. U mnie nie ciężko zmusić do jakiejś powtarzalności do ćwiczeń, natomiast ja mnóstwo czasu spędzam na myśleniu o muzyce, na kurde znajdowaniu rozwiązań, zastanawianie się, jak ktoś to zrobił, jak ktoś zaaranżował, jak te riffy są skonstruowane, albo na dochodzenie do wniosku, Mariusz, kurwa, no nie zagrasz tego. kiedyś, ja zawsze to przypominam, jest taki zespół Faceless, znakomite rozwinięcie death metalu po linii technicznego defa. Amerykanie z Faceless, pamiętam, mówię, kurwa, za misterium wezmę tą gitarę, zagram, to wpuściłem, nie zagram. Ale to też jest, wiesz, to wtedy też możesz wziąć instrument, ćwiczyć, próbować, wiadomo, tak? Nie, ale moja historia jest zupełnie inna. To jest tak, że właściwie to oczywiście jest niefortunne porównanie, ale każdy musi być swoim na siebie kłótnym kobietem. Też nie za dużo potrafił, natomiast potrafił wygenerować dwa akordy, które kurwa zniszczyły świat i to, takie były melodie, jak wokal do tego dołożył, że więcej chyba do szczęścia nie potrzeba. Rewelacyjnie się wpisałeś to wszystko, co ja staram się przekazać na kanale, tak. Czyli właśnie to, żeby czerpać z gitary radość, tak żeby sobie grać i nawet jeżeli gracie jednym palcem jeden dźwięk, a daje wam tak to jest. Na 15 minut na pół ludzi dziennie, wiesz, pojedynie od pójścia do roboty, czy to czegokolwiek innego złego. Większe prawdopodobieństwo, że będzie więcej muzyków tych, którzy po prostu zwykle grają proste rzeczy niż takich wybranych wyścigowiczów jak dalej. Bo to trzeba poświęcić czas, trzeba stracić bądź nie stracić godziny na ćwiczenia i nie zawsze ten rezultat oczekiwany przyjdzie. A tu jednak radość jest bardzo szybko można ją osiągnąć, może tak. Ale to jest dziwne, bo tak naprawdę nie gracie muzyki łatwej, technicznie. Ale trudna technicznie też nie jest. Gracie muzyki tak. Szybko, czyli to trzeba mieć wiedzę, na jakąś aparatę, jak trzeba mieć opanowaną. Na szczęście mamy nadrzędnik nakostkowany, także wszystko tak. Się dało ratować. On leci z góry, a w dwie strony, wiesz. Ale wiecie, no te riffy, mimo tego, że w ogóle nie w dropach, z dropach jakoś gracie. Nie gramy w dropach, w ogóle. To macie, dobrze, myślałem, że w dropach gracie. Nisko się stoi, ale bez dropu. Jeszcze to jeszcze dłużej, bo tak naprawdę jak się nie dropa, to jest łatwiej numer jeden. Próbowaliśmy kiedyś, ale nie chciało nam się przestawiać na tak. To już też nawet był po prostu. Stwierdziliśmy, że będzie dla nas. Tak samo siódemki też nie były dla nas. Może dlatego, że one były niewygodne po prostu. To by było łatwiej, ja nie lubię, bo ja na fałce lubię grać, a w domu wiadomo się na tym nie gra, bo mam inne gitary do grania, ale na żywo w ogóle nie, paletka taka to nie dla mnie. Ale to cię zmierzam, że to nie jest prosta muzyka taka jak Kurt Cobain, chociaż to też... No zdarzają się takie. Takie, mamy proste motywy też. Kurt Cobain też nie wszystko zagrał prosto. Tak. Wszystkich numerów Nirwany też nie jest tak łatwo, to nie jest tylko granie jakimiś tam akordami, są akordy też trzeba znać. Ale ktoś kiedyś mądrze powiedział, akurat nie wrzucę konkretnie parafrazy, natomiast ktoś mądrze powiedział, że do historii przychodzą te zespoły, które mają melodię, a nie jakby nie jest istotny stopień skomplikowania muzyki czy trudności. Po prostu i sami, jak się sami pewnie tylko tu zastanowimy, to dlatego Black Sabbath, a nie jakiś inny zespół z tamtych lat. Po prostu. Pamiętamy do tej, prostu, pamiętamy do tej pory. Do tej pory. No tak. Ponad 50 lat i cały czas. Ja też na przykład mam taką teorię, że na przykład Metallica dlatego osiągnęła sukces, bo ich numery jest się łatwo nauczyć. Więc jak ludzie chwytają za gitarę, uczą się, to jednocześnie... Ale to też nie tak, wszystkich, wiesz? No, dobra, no okej, okay, ale te główne takie właśnie, tak jak Black Sabbath powiedziała, tak. Że to jakieś tam główne motywy Metalliki, może nie całe piosenki, nie całe płyty, ale też jest to na tyle łatwo załapać, że wchodzi, nie? I to nakręca tą taką spiralę tego, że jesteśmy dalej w tej gitarze, o, jesteśmy gitarystami, powinniśmy zagrać, nie wiem, no... Ale to dawaj chodzi... przykład na Finals Matters z samego początku, no to ja sobie tak wymyśliłem, czy oni tego nie wykombinowali tak, dobra, zagrajmy już tak prosty motyw,
żeby każdy, kto nawet nie umie grać na gitarze, umiałby zagrać. No nie, Metallica miała refreny, to też jest istotne. W tamtych latach nie wszystkie kapele miały refreny. Nie wszystkie, po prostu. Oni też, wiadomo, wymyślili koło, bo to tak jak oni wtedy wyskoczyli na początku lat 80. Wiadomo, było więcej zespołów thrashowych, no to niestety to robi różnicę. Ja pamiętam po jakichś 20 latach przerwy, faktycznie tyle mogło być, kiedy nie słyszałem Kill 'Em All, kupiłem płytę, bo wcześniej miałem wersje kasetowe, to już było 15 lat temu, jak to włączyłem, mówię, no kurwa, to jest niemożliwe po prostu. Że już wtedy to tak działało. Że ona aranżacyjnie dobrze robiła, tak, nie? Tak, że, tak. Że były zwrotki i były refreny, nie? Tak. Także, a mówisz o czarnym albumie, no to tam naprawdę jest łatwo wszystko. No. Prawie. No. Chyba, że nie grasz z góry. Jak byś chciał grać z góry, to jest kilka motywów, gdzie łapał u siebie Jack Hetfield, no. Wiadomo komu mam. Okay. Nie do zajebane. On chyba wszystko robi, jak grasz z góry. Wszystko taki z góry, zmit przynajmniej, tak? Na jego temat, no. Nie? Trzeba mu patrzeć. Wcześniejsze, bo te wcześniejsze albumy nie są łatwe. Justice for All, no nie do końca. Nie jest łatwy, master też nie jest łatwy, bo jak uczeń przychodzi i chce się nauczyć master of puppets, no to nie jest takie. To samo tempo jest takie, że ja próbowałem tutaj. I też wcześniejsze płyty też, no właściwie od czarnego albumu, przez Love, Real Love, gdzie są motywy proste. Proste, a wpadające od razu w głowę. To tak. No ale są riffy gitarowe, które nam nie wychodzą ewidentnie, czyli granie po strunach. Może dzisiaj Darek to udowodni. Czyli, nie, nie gramy katarzys, nie gramy katarzys, kurwa, ja też się z tym męczyłem. Dobra, wracając do sprzętu, pierwsze gitary ogarnęliśmy, ty miałeś Korda, ty miałeś Defila, później Majoneza. A potem Majoneza, tego Majoneza. Teraz ty, nie, basista masz ma Majoneza, tak? Ma Flame, Majoneza, to jeszcze z czasów, kiedy myśmy też mieli te gitary z Demonem. Aha. I mieliśmy ich po dwie, trzy. Bo mieliśmy jeszcze ty miałeś trzy, chyba ja dwie. Z dupą Signature SG mieliśmy. No. Ja zostawiłem sobie tę gitarę, tak. Tam w domu akurat wygląda. To jest gitara wygodna, nawet zmieniam pick-up. No, kupiłem pick-up, nie zmieniłem. 2000 rzeczy. Ale zrobię to po trasie, jak będziemy robić nowy materiał, to pewnie też na tej gitarze. A pierwsze wzmacniacze? Poza tym, potem szkole, tak? W szkole była Vermona. Zupełnie nic nie gitarowo, całkowicie. Tak, no. W ogóle trzeba było kombinować fuzy i wypożyczaliśmy fuzy od jakichś tam kolegów, którzy już mieli zespoły na osiedlach. Chcecie może wodę? To ja pozwolę sobie podać. No, możesz podać. Spoko, okay. Więc Vermony, a pierwszy jakiś taki profesjonalny pies to był LDM. Aha. LDM, nie pamiętam modelu, ale to już był ten z lampą, czy bez lampy? To był z lampą? Czyli VGA. LDM nie, to był tranzystor. Tranzystor, takie stare piece, ale już wyglądały jak na gitarowe. I ja wcześniej miałem, jaką miałem kolumnę pierwszą? Kolumnę to ja też chyba też miałem też LDM, ale już taką małą, a później już był Marshall 900. Dajże, JCM 900 chyba. Jest taki model? Nie. No, to już było tak dawno, że pokaram sobie grzywkę, sorry. Pokaram sobie grzywkę, tak. No i później to tam, gdzie się ewoluowało, mieliśmy randale, całe zestawy, tranzystory plus kolumny. No, mieliśmy też kolumny basowe, tylko nie pamiętam, high power. Tak. High powera. Mieliśmy taką zajawkę, akurat przy... To jest ogrania na gitarach? Tak. Właśnie chcę to powiedzieć. Gdy nagrywaliśmy płytę, którą właśnie wznawiamy, odbudziam nasze winy, byliśmy pod ogromnym wrażeniem szwedzkiego brzmienia, ale nie wiedzieliśmy, jak Entombed wyciąga takie niskie brzmienie, więc wymyśliliśmy, że być może nagrywają gitary na piecach basowych. I tak też nagraliśmy tą płytę, nagraliśmy ją na piecu, to był hardkę, czy co to był za piec? Chyba hardkę, trzeba by basisty trzeba by zapytać, to nie chcę udzielać wywiadów, tak. Nagraliśmy to na efekcie Digitech, co to było? Studium, GSP, Studio? 2101. A, już z jakąś symulacją kolumny? Tak. Tam była symulacja kolumny, ale leczyliśmy... Nie, tej góry takiej, nie? Ale leczyliśmy, albo to był piec Warwicka, chyba Warwick, nie był hardkę, to był Warwick. Piec basowy, taki małe combo. Warwicka i faktycznie, kurde, pasmo tej gitary było inne i to słyszysz na płycie, mało jest płyt z tamtych lat w ogóle, które tak brzmią, jak się okazało. Myśleliśmy, że tak nagrywa płyty Sunlight Studio, że tak brzmi Dismember i tak to jest skręcone, tak Entombed, inaczej to zrobiliśmy, ale jakby efekt był podobny. I kupiliśmy potem, dostaliśmy właściwie endorsement z firmy Hi-Power, nawet nie wiem, czy to jeszcze jest, takie ogromne kolumny basowe, ale to się totalnie nie sprawdzało na żywo. Te gitary pierdziały, no w sumie to brzmiało tak jak Dismember teraz na tym Amnesty, jak widzieliśmy. No, też nisko, nie można było odczytać, jakie riffy akurat są grane. U nas to się nie sprawdzało, ale z dwa lata na tym pojeździliśmy.
Nie, to jest bardzo jest dziwne, bo tak naprawdę to paczka basowa, poza tym, że ma, no rzeczywiście, może jest tego w dołu więcej, to ta góra jest przeszkadzająca, no ale skoro tam jakoś... One miały jakieś gwizdki. Tam były gwizdki, no nie było się, No mówię, ale tam ta góra, no to nie jest pasmo gitarowe. No nie, było słychać, że coś jest nie tak. Nie tak. Coś jest nie tak, ciężko powiem. Tak liniowo gdzieś tam graliście. I jeszcze mieliśmy wtedy gitary majonez, które też były takie ciemne raczej niż jasne, nie? Chociaż miałem pick-upy, ja miałem Jędrzej już wtedy, ale... No to się nie zgadzało. A jesteście sprzętowcami? No bo ty się pytasz mnie, czy jest taki wzmacniacz jak JCM900, to wnioskuję. No, czy w sensie takim, że no, mam już bardzo długo Engla Powerball setkę i gdzieś ten piec tak trafił do mojego serca, że nie sprawdzałem innych, oprócz jeszcze sprawdzaliśmy Vana Halena. Jak miał grać na Van Halenu, to się prawie popłakał. Na tym nowym... Bo mimo tego, że spoko, ale inaczej. No inaczej musiałem się przyzwyczaić łapą do grania tego. A nie czułem tego przed koncertem ostatnim w Cieszanowie, ale jak już zagraliśmy koncert, to go poczułem. Ale później się okazało, że mogę zagrać z powrotem na tym, więc gram się na Engle. I to już z 15 lat na Engle. 15 lat na Engle? 15 lat masz już ten piec? No, cały czas masz tą samą sztukę? Tą samą sztukę. 10. To też dobrze świadczy o firmie. Tak. Ja też mam ten sam cały czas Randall V2 i nie chcę tego zamieniać. Grałem też, bo mam w Kanciapie też właśnie do dyspozycji i Orange, i tego Van Halena, ale to jest, kurde, to nie nasze brzmienie. A V2 jest lampowa, czy nie? To jest lampa na tranzystorze, czy tranzystor na lampie. Właśnie, do końca nie znam. To jest hybryda, ale ja jestem mega zadowolony. Tam jest opcja korekcji. Brzmienie takie, to, które używam do jakichś zagrywek, czy tam powiedzmy na miastek solówek, które niby gram, to jest takie jaśniejsze, bardziej takie jak Van Halen piec, a to główne do riffów to jest zajebista żyletaka. Taką lubię, jak Pantera, jak Judas Priest, to mi się zawsze podobało. Ja lubię czyste brzmienie, które leci nie za dużo środkiem, ale jest takie gładziutkie. I z tego, co patrzyłem wasze pedalboardy, to tak bardzo efektowite, wy też, znaczy w ogóle nie masz pedalboardy. Tak, dałem Kubie, ponieważ upgrade'uję ten cały, tak właściwie to, żeby mieć te efekty, no bo przy dzisiejszym secie, który dzisiaj gramy, no to są solówki, ale nie są tam jakieś w efekty ubrane, więc... No ale powiedziałeś, że będziesz miał delay, tak, mam delay, carbon copy i kaczkę, tak? Tak, mam wspólnie ten rozszerzony model. Ja mam jeszcze tego Morley'a, Bad Horse, dwójkę, kaczkę i to właściwie wszystko jest trójki Korga mamy, więc totalnie potrzeba coś. Jeśli potrzeba, no to robimy eksperyment jak się na płycie, ale to... Mama mi powiedziała, synu, jak wyglądasz efektownie, to nie musisz używać aż tyle efektów, bo co za dużo, to niezdrowo, więc wyglądamy efektownie na scenę i nie mamy zbyt dużo efektów. Ja na ten przykład mam tylko łami, no i sterownik. No nie, właśnie. Tak. I łami akurat teraz w tym secie go nie używam. Darek mi otwieram. Tak. Wyciąga case, case z efektami, pokaż, nie? Tak. Otwiera tam, no nic nie ma, nie? Kable zwinięte, no to co? Ale jakby ktoś się tam, to mamy, nie? A do czego używacie? Bo to łami było popularne, przez chwilę potem nie było popularne. Do czego używacie? Używaliśmy na paru płytach tego łami. Całkowicie na przykład tym... Jeden numer na płycie Sprawa jest osobista, numer Jestem jest cały zagrany na łami po prostu, riffowo jest zagrany. Natomiast czyli gdzieś... normalnie jak na stroju na gitarach, to macie, nie wiem, jak się stroicie. Dobra, jeszcze idzie niżej. Jeszcze niżej, jeszcze przez to łami. Tak, przez to łami, tak. I czasem używamy do zagrywek ten sam efekt, tylko że wyżej. I tyle w zasadzie. Gdzieś tam na jakieś zagryweczki, ozdobniki to było do tej pory. Tak, ale nie wykluczam, że zrobimy teraz tego więcej, jeśli będziemy chcieli robić nowy materiał, bo takie mamy założenie. Nie wiemy absolutnie, w którą stronę pójdziemy, ale że chcemy odświeżyć brzmienie, więc nie wykluczam. No łami ma te możliwości, które potrafimy jeszcze coś tam niższe rejestry zachęcić. Tak, ale to możliwe, że... mówicie, że przestrajacie się na przykład tam, nie wiem, ton w górę za pomocą cyfry, za pomocą łami? Nie. Normalnie nie jesteśmy do Hana strojeni, ale jak używamy łami, to głównie tych efektów, które podnoszą nas w górę albo ściągają na szybko. Ale nie tak, że na stałe, tylko gdzieś tam... Nie, tak, ozdobniki na jakiś moment, tak. Ale numer Jestem jest nagrany cały przy obniżeniu. Nie wiem, ile tam jest. Dodatek, jest niższe pasmo dodane po prostu do riffu. Także zobaczymy. Myślę, że to rozwiniemy, to akurat może nam się udać. No i wiesz, nie małym nakładem możesz uzyskać ciekawe brzmienie, nie? Bo to wszystko jest w jednym efekcie i... Tylko, że pan, on jest cyfrowy. Nie, cyfrowy, przecież a prawie łyknął. No właśnie, bo mi się to tak zawsze myli. A ostatnio właśnie dlatego poszedł do przeróbki, no ponieważ jest
cyfrowy, a miałem zasilacz do analogowej, bo tam była karbon kopię za analogową, więc teraz musiałem zmienić zasilacz, który obsługuje ten format i ten. No tak, jak połączyłeś jedno z drugim, to były rysy straszne i nie dało się jej szumy i nie dało się tego wyeliminować, więc musiała nastąpić przebudowa, więc teraz gdzie nowa jako. Masz nową zabawkę. Zabawkę z Chin mam. Za 50 zł, nie jest tak? Za 50 zł, no. Przetestowaną. Mamy wideo nagrane. No, wideo, tak. Sobie zobaczycie, o co chodzi. Zabaweczka. No. Sprawdziła się, no co? Wczoraj łaziłeś do ludzi 50 zł. No może nie 50, ale dużo. Oczywiście pewnie były jakieś straty, no ale. Przed zagraniem numeru sprawdziłem, że jestem, słychać mnie, więc zacząłem go grać przy publicy. Nie, bo mama zawsze mówi, jak masz okazję, to się lansuj. To wyszedł wczoraj do ludzi, tu jestem, sprawę źle. Tak jest. Kable są oczywiście też od Kuby, wszystko działa chyba, zajebiście. Kable zajebiste. Ale tą zabaweczkę musiałem też przetestować, nie? Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie, ale od ciebie kable mam i są. No to teraz wiesz, wystarczy tylko, że Kuba naklei naklejkę Fat Cable. Ja cię nie zdradzę za jakieś 50 zł. Najlepszy system na świecie, jaki istnieje. Mieliśmy kiedyś bezprzewodowy. Też 15 lat temu, ale obcinało w ogóle po prostu nawet nie tyle, że jakieś braki były w dźwięku, tylko że obcinało nam pasma jakieś górą. Rifle nie miałem mocy. No doszło teraz do tego. To nie, tak nie miało w ogóle, no. Tak mi się nic, wiesz, tak byś miał kable, tak to wygląda. I tam zabaweczka za 50 zł i do tego to doszło, że kiedyś sprzęt za 1000 zł w raku. Wow, trzeba było nie wiadomo co, a teraz wkładasz do gitary, do pieca i wszystko chodzi. I nie obcina przede wszystkim, to brzmienie jest zachowane, nie? Dlatego to doszło. To włącz mikrofon. No, jeszcze raz, chłopaki. Tak, jeszcze raz, bo chyba się to nie nagrało. Nie? Zaczęliśmy od tego, że jesteś profesjonalnym zespołem, czy, bo generalnie to jest tak, czy robicie coś nieprofesjonalnego? Poza, bo tak, żyjecie z grania? Nie, no nie jesteśmy profesjonalnym zespołem, no, chcemy profesjonalnie grać, nie żyjemy z grania. Tak, z tego wychodzę, że no, tak. Gracie profesjonalnie, ale no, znamy realia polskiej, że tak powiem, rzeczywistości scenicznej. No i domyślam się, że to nie jest wasze zajęcie, z którego... Nie, no, absolutnie nie, ale zawsze... Jeśli się za to bierzemy, tak jak teraz po przerwie czteroletniej, to zawsze wchodzimy w to po prostu na 100%. Na tyle, na ile oczywiście możemy, bo jak był COVID, to ważniejsze było to, żeby Kuźma po prostu ratować interes, ratować pracę swoją. Auman nas opuścił, więc nie było sensu wtedy się gromadzić, kurde, robić nowej muzy, nie wypromowałby się, nie pojawiłby się na koncerty, to nie miało sensu. Natomiast teraz to jak najbardziej znowu wróciliśmy i mamy taką samą zajebistą radę, jak zwykle, gdy nam się to chciało po prostu robić. Nie? Natomiast nie jest to związane w ogóle z takim stylem życia i z pieniędzmi. No bo niestety nie da się na to. Raczej się w to wkłada pieniądze. No już teraz nie wkładamy, bo to też nie jest tak, że wiesz, że coś dokładamy, bo to już od iluś lat nie dokładamy, jest okej. Okay. Natomiast no, trzeba wygrać non stop. No nie ukrywajmy, nam takie życie by nie pasowało, nie? Jednak jesteśmy za starzy, za wygodni. No pasują weekendowe trasy. Tak, to jest najwygodniejsze. To jest do tego, do tego jesteśmy przyzwyczajeni, bo takie długie trasy graliśmy może dwie. Nie forsujesz organizmu pijaństwem też, nie? Tak. Oczywiście, to zdrowo się prowadzisz. Tak jest. Czyli a tutaj właśnie... jednak jest to dużo wyrzeczeń i spięta dupa przez wiele tygodni, jeśli jesteś gdzieś trasa tam dalej czy po Europie. Jak na przykład Vader jeździ teraz, cały życie w sumie jeżdżą. Pewnie te wyrzeczenia były no, duże. A co robicie, jeśli to nie jest tajemnica jakaś czy coś, no, co robicie zarobkowo? Ja pracuję... Z czego nie dokładacie? Pracuję w państwowej firmie. Aha. W państwowej firmie jestem menedżerem i zajmuję się sprzedażą i klientem kluczowym tej firmy. Ja prowadzę też z założycielem Frontside razem Rock and Roll Tattoo, salony tatuażu, mamy to w 7 miastach w Polsce. I to już kurde, dziękuję. I to już no, 10 lat, 11 rok leci, nie? Także tym się zajmujemy zawodowo. A przy okazji tam jakaś telewizja wskoczyła, wiadomo, no jest to granie, ale no, z grania nie da się. No coś robimy cały czas. Bez tego się da robi, dokładnie. Ale mamy ten komfort, że zaczynaliście, to mieliście takie marzenie, żeby jednak jeździć te trasy, że to się uda, wierzyliście w to, że to będzie tak jak w tych książkach o Metalice, że to wszystko wychodzi. Czyli raczej od razu było takie założenie, że róbmy to na 100%, ale wiemy, że to jest jednak... My oczywiście robiliśmy to tak na 100%, że aż się doprowadziliśmy do stanu, że nie chcieliśmy grać, bo to było jeszcze w czasach demówkowych, ciebie nie było w zespole,
Aztek jeszcze wtedy był, graliśmy 3 razy w tygodniu próby, chodziło się do pracy albo kurwa do szkoły i nic z tego nie wynikało i po prostu jeszcze czasem koncert wpadł, jakby nie szliśmy do przodu, chociaż sami sobie założyliśmy, że sobie przejść drogę demówkową i rozwój zespołu, kiedy będzie gotowy, to dopiero wejść na wyższy level, jeśli oczywiście będzie taka możliwość. No i tak się tym zmęczyliśmy, że też mieliśmy przerwę 1,5 roku. Natomiast nigdy nie mieliśmy złudzeń i chcieliśmy oczywiście wszystko zrobić w tą stronę, żeby zespół jakby coraz większą markę miał na scenie. Ale życie nas szybko zweryfikowało, jak Aztek odszedł, to się okazało, że to nie takie proste. Też mieliśmy szansę po wydaniu płyt na zachodzie, że możemy jechać na trasę. To się nie udało i też podjęliśmy wspólnie decyzję, że kurde, bo z tego raczej się nie będzie dało żyć, a to wymaga wielu wyrzeczeń. Masz kredyty, kurde, spłacasz coś, tu masz pracę jakąś, co pojedziesz w trasę, wrócisz z niczym, bo z długami wrócisz, wtedy już znaliśmy chłopaków z Behemoth, z Vadera, wiedzieliśmy mniej więcej, jak to wygląda. No i co, doszedł do tego jeszcze streaming plików i my się załapaliśmy jeszcze na to, że nam firma zapłaciła za płytę na zachodzie. To jeszcze kwoty były w 1000 euro, więc to było fajne, ale już rok po tym już firmy nie chciały płacić. Bo był streaming darmowej muzyki, był YouTube, były torrenty, wtedy Soulseeki, różne kurwa wynalazki i zmieniło to rynek totalnie. Więc myślę, że z perspektywy, żeby po prostu był nośnik, ale nie zarabiało się na nim pieniędzy. Już tak? Się nie zarabiało tyle, ile powinno się zarabiać. Już było rozgraniczenie na twojego menadżera, który jest tylko tour menadżerem od tras koncertowych i na twoją firmę, która ci wydaje płynę. Mhm. Więc to też już jakby skomplikował sprawę. No, czas pokazał, że to chyba dla nas był dobry wybór. My też znamy dużo muzyków, którym się jakby nie udało, bo na to nie ma wpływu, czy zrobisz karierę, czy nie zrobisz. No i nie mają fajnego życia. Znoszyliśmy pojechać na jedną trasę, nie? W Wielkiej Brytanii wtedy. To było wtedy. No to później trochę było, no bo to już Alman był, to było po Zmierzchu Bogu, więc to było 2 lata. No właśnie, bo wy tu wydawaliście tak jednocześnie, płyty po polsku i po angielsku z tego co. Dwie tak wyszły i jedna bez naszej wiedzy w Metal Man Productions, bo wydał to w takiej formie, kurwa, że były 2 albumy polskojęzyczne i anglojęzyczne na jednym dysku. Serio. Nie wiedzieliśmy o tym, więc no w sumie 3 wyszły, powiedzmy. Ale wiedzieliście, że nagrywacie, tak? Czy ktoś inny dograł? Nie, wiedzieliśmy, myśmy to nagrali, ale nie przyszłoby nam do głowy, że to na jednym krążku będą 2 wersje, no czy to jakaś chora akcja. A ty miałeś takie marzenie, żeby zostać, wiesz, muzykiem, czy od razu było no, to czy tak, że... naprawdę pewnie w głębi serca każdy tak gdzieś. No nie, to jest wiadomo. Zaczynasz grać, oglądasz wtedy swoich idoli i myślisz sobie, że ej, no kurde, też tak może by się dało. Jak już pojawiła się gdzieś występ na Akademii Szkolnej, gdzie wszyscy oficjele siedzą, tylko patrzą, co się tu kurwa dzieje, ten że może, ten pieprze z całej siły. No, ale to parę razy w życiu pewnie było tak, że ci się wydawało, że jesteś gwiazdą. Nie? Też z Vaderem na trasie pamiętam, graliśmy chyba w Krakowie, tyle ludzi przyszło do klubu, jak był pierwszy Blitzkrieg, ja mówię, ja pierdolę, to jak to tak wygląda, to jest zajebiście. Nie? Ale wcześniej też, nawet na apelu szkolnym się grało, to raz, że był stres, ale się zagrało, ktoś tam cię poklepał po plecach, że o super, ten, to też człowiek był kurde fajnie. A mieliście na Woodstocku się zestraliśmy, no przecież się też. Taki moment, że was tak to pozbierało, że wam pierdoliła palma i że zaczęliście trochę gwiazdożyć, być burakami? Nie, myślę, że nie z tego powodu. No nie wiem, to ktoś by musiał określić, bo może byliśmy i burakami, chociaż znaczy, nie, no to też nie wydaje mi się, bo nie pamiętam takiej sytuacji, żebyśmy się z kimś spierali, czy żeby ktoś nam wyrzucał to po prostu. A to najbliżsi mamy takich znajomych, którzy są z nami długo, to by nam pewnie powiedzieli. Aha. Natomiast... To jest pewnie, w pewnym momencie może to po prostu człowieka pochłonąć. Natomiast z drugiej strony było tak, jak graliśmy na Woodstocku, że jakby nie podnieciliśmy się tym, że jesteśmy tacy wielcy, bo gramy na Woodstocku, tylko się zesraliśmy tym, bo ja tam miałem łzy w oczach na przykład, nie? Bo mnie to przerosło, po prostu kurde zagraliśmy. Masa ludzi tam, śpiewa twoje teksty, no to jest... Tak, Jurek wyszedł na scenę, zajebiście, gracie jeszcze bis, kurwa, ty nie wiesz co się dzieje, stoisz z nimi, kłaniasz się, wszyscy krzyczą. Wiesz, graliśmy do tej pory koncerty, nie przed takim dużym audytorium, nie? Ale to jednak, wiesz, nie spodziewasz się tego, że kurde będą bisy, że oni będą tacy zadowoleni, że Jurek wyjdzie i powie ci, jest super, kurde, no i stoisz i... Ja pierdolę. Ale nie odbiła palma. Nie, no ale to z jakiego powodu, to wiesz, to nigdy nie było tak, że było tych narkotyków także kurwa więcej niż mogliśmy przyjąć, nigdy nie było tych dziewczyn więcej niż mogliśmy przerobić i nigdy nie było pieniędzy, więc dlaczego miałoby nam się odkręcić? Nie, absolutnie nie było powodów, nie? Dużo radości zawsze z tego było. Dokładnie, ale ten rock and roll, który widzisz gdzieś na filmach, to też nas gdzieś tam dotknął. Nie, no to każdego, no to chyba to cała ten... Może nie w taki... Jeszcze nikt zawału nie dostał. Że w takim sensie liznęliście trochę tego świata, tak? Tak. Czyli takich, wiesz, jak czytasz biografię zespołów, których gdzieś tam lubisz, podziwiasz, no to gdzieś tam się przejawiały jakieś hotele, imprezy. Tak. Tu coś o, dobra, to teraz jak powiedziałeś o hotelach, to coś mi się przypomniało. Tak, byliśmy
wieśniakami, bo potrafiliśmy demolować pokoje, tak? Wyrzucać jakieś drzwi z framok, kurde, przewrócić. Tak, chcieliśmy przewrócić, oczywiście walka z wiatrakami, bo to był betonowy posążek Matki Boskiej. Szybę wybijaliśmy, coś tam, telewizor był wyrzucony z jakiegoś hotelu. Przepraszamy. Były takie... Przepraszamy, zapłaciliśmy za wszystko, także to już jest uregulowane, na pewno. To przez chwilę nam się śruba odkręciła, ale to chyba wszystko przez narkotyki, to nie wiem, to narkotyki. Zmieszane z alkoholem, tak, wiadomo jak, wiadomo, tam na północy ten limber to tak jest. Rock'n'roll to jest rock'n'roll, tak. Jednak nikt tego nie wymyślił bez kozery, więc tak to wygląda. A nie jest trochę tak, że to się pozmieniało i że już teraz tego do końca tak nie ma? No pewnie jest, ale teraz jest gorzej to przeprowadzić, bo jest poprawność polityczna taka, wszędzie są instrumenty nagraniowo. To jest jedno, ale też druga sprawa, kablujące. Trochę jakby, bo ja trochę pamiętam ten okres, o którym wy mówicie, że się wariowało. A potem pamiętam, że nagle wszystko się tak zmieniło, że wszyscy byli grzeczni, wszędzie była jakaś tam godzina, rozpiska, tutaj nie pijemy przed koncertem, tutaj nie robimy jakichś tam już wszyscy grzeczni, każdy do siebie, bo nie wiadomo komu co powiesz właśnie. Pamiętacie to, jak to się tak, bo to tak chyba się zmieniło, akurat, to się akurat tak chyba, u nas nie? To pamiętamy, bo byliśmy tak pijani na jednym koncercie, przemyślę, wszyscy po prostu, że... Zobaczyliśmy siebie na YouTubie, po prostu jak to wygląda, wstyd mara i ze względu na to, że szanujemy swoich słuchaczy, to wprowadziliśmy wtedy kary umowne, jeśli ktoś pił przed koncertem nawet jedno piwko, to nie dostawał pieniędzy, bo to naprawdę, to był wstyd, to co pokazaliśmy w Przemyślu i więcej już tak nie było. A było? Od tamtej pory to już jest 15 lat, bo po płycie Teoria Konspiracji. Od tamtej pory nie pijemy przed koncertami po prostu bezwzględnie, ale sami wiemy tylko też, woda. Sami wiemy też, że to jest lepsze rozwiązanie, bo jak pijesz, to obniża ci to, kurde, jakby wydolność na scenie. Inaczej słyszysz, inaczej reagujesz. To już nawet jedno piwo przed całym koncertem. To 44 też robi robotę. Tak. PESELIO zadziała, nie? Jednak gdzieś tam. Także już się nie wygłupiamy. Gdzieś teraz, nie? No pewnie tak, no, ale lepiej się gra po prostu. Lepiej. Lepiej się można skoncentrować i słuchać kolegów. Poza tym marzysz o tym piwie już podczas koncertu, nie? Że zejdziesz ze sceny i się napijesz. Czyli nawet tam na scenie jakiegoś jednego piwka? Wiesz co, wynosi nam właśnie jedno piwko na ostatni kawałek, a wczoraj akurat w ogóle nie piłem. Przedwczoraj łyka może wziąłem, nie? Bo to już jest, wiesz, taka nagroda, że już zaraz jest koniec i kurde, można sobie łyknąć to piwko. Ale nie ma sensu przed koncertem to. Ciekawe dwa zestawienia, nie? To co się myśli o tym, jak to będzie wyglądało i to, co trzeba potem zrobić, żeby to wyglądało tak, jak ludzie będą myśleć, że to wygląda, właśnie, nie? Dzisiaj rozmawialiśmy o tym z Molim, właśnie, że przyjechaliśmy właśnie headlinerem. Jest gorąco rano, jest cała przyczepa sprzętu do wniesienia, gdzie jeszcze w klubie niestety nie ma tej windy, są schody, więc musimy to jeszcze wnieść, poukładać. A widz tak naprawdę przychodzi, płaci za bilet, jest godzina i myślę, że to jest takie proste, oni sobie poskaczą, polansują się na scenie. No, nie jest proste, ale jest męczące. Męczące. No teraz po koncercie wszyscy muszą się też zebrać i... I to wszystko trzeba znieść, poskładać. Tym bardziej, że nie macie żadnych technicznych też. Nie, mamy też, tylko jest tak, jest dużo. No po prostu to, że jest pospolite ruszenie, jak wszystkie zespoły się ze sobą gdzieś tam zmówią szybko, no to ten zniesienie gdzieś tam trwa po prostu szybciej. To chyba Tytus z Asydów powiedział, że nie płaci się za to, że się gra właśnie, tylko płaci się za to, że muzyk czeka na koncert, że nosi te graty, że gdzieś tam jedzie. Tak, bo to nie jest ta fajna część, nie jest tego rock'n'rollowego życia. Tak, że samo to granie to już jest taka przyjemność. To jest to nagroda. Za to nikt nie płaci, nie? Tak, sława jest tylko przez godzinę na scenie, a potem już znowu jesteśmy robotnikami normalnymi. Zresztą napisaliśmy kiedyś o tym kawałek, jaki kraj taki rock'n'roll. No tak, to jest. Bo to takie życie. Możemy się wygłupiać na scenie, kurde, co to nie jesteśmy, a potem i tak trzeba wziąć tą gitarę i zapierdalać z głośnikami do autobusu. No i właśnie, chce się wam to jeszcze robić? Tego nam się nie chce, bo na przykład robimy, bo chcemy mieć tą godzinę. No właśnie, bo teraz ja przyznam wam się, że miałem bardzo długą przerwę w graniu, taką 15-letnią gdzieś, nie? W takim właśnie występowaniu na scenie. Tam gdzieś potem się odnalazł ten YouTube, odnalazłem się na tym YouTubie i generalnie teraz nam się na zachciało grać, złożyliśmy kapelę sobie. W tym razie mamy tam za sobą 10 prób, więc nic, o czym można w ogóle rozmawiać, ale jak mam taką myśl, chodzę na koncert, właśnie widzę was, nie? Tak, Boże, przecież mi się tego nie będzie chciało wszystkiego
targać, nie? To jak najmniejsze te graty, jak najmniejsze. Kiedyś to człowiek chciał mieć half stacka, w ogóle albo tak, całego stacka, a teraz to tak kurwa 1x12, jakbym gdzieś tam, żeby leciutką paczkę, nie? Ale nasz basista nadal chce mieć ampega tego wielkiego. Tak, i ma ampega właśnie. Ja przez takiego ampega to chodzę na rehabilitację kręgosłupa teraz, nie? W naszym wieku trzeba uważać. Tak naprawdę ten ampeg daje tylko brzmienie na scenie. Bo jest wysoko, to jest małe położenie. Słyszy, że tak jest moc, tak? A tak to, co się zrobi brzmienie, ten realizator dźwięku, no to wyciąga tam później z przodu. Ale do czego zmierzam? Czyli ta godzina grania, ten moment, kiedy po prostu wam daje to tą radość i wiecie, no pokazujecie się, no bo na pewno każdy z nas ma taką gdzieś tam w środku, żeby, że to trzeba się pokazać, nie? To ma, no mamy to ego, tak? No gitarzyści, chcecie się realizować, skaczecie, stoicie z tą gitarą, to jest... Jest tu pewien etos, nie? Ta godzina w ogóle kompensuje wszystkie te, całą tą resztę? Czy moglibyście bez tego żyć? Nie no, żyliśmy bez tego, ale jednak kiedy człowiek wraca i jest szczęśliwy, że znowu może grać. Mm-hmm. No tak jak my teraz mieliśmy, nie? Jak Alman odszedł, to też nie mieliśmy od razu ciśnienia, tak jak mówiłem, coś, żeby szybko działać, wracać, ale pojawił się moment, że już wiedzieliśmy, że musimy znowu grać. My nie mieliśmy prób faktycznie przez 3 lata, może 2 razy się spotkaliśmy po to, żeby podłączyć sprzęt, sprawdzić czy działa. Potem przenieśliśmy się do nowej kanciapy, co też było dla nas kurde, wiesz, motywujące, inspirujące, bo mamy naprawdę komfortowe miejsce po raz pierwszy. 2 razy to pomieszczenie z rzutnikiem, z klimatyzacją, z kuchnią. Naprawdę jest zajebiście, nigdy tak nie było. Przede wszystkim kurde, zimą jest ciepło. A to zawsze palce były po prostu jak kamień zimą, jak graliśmy. Każde kanciapy dogrzewaliśmy. Tak, parę tak. Kurde, to był dramat. A tu nam się chce po prostu komfortowo, bo możemy pogadać. Zwykle robimy próby teraz dzień po dniu, czyli przyjeżdżamy, gramy, gadamy więcej o prywacie, o muzyce, o tym, co się u nas działo. Po prostu rano wstajemy, gramy znowu próbę, więc chyba mamy taki najlepszy etap teraz koleżeński w karierze zespołu, bo jakby niby nie spotykamy się tak często, ale jak się spotykamy, to jest bardzo owocne i jakby więcej czasu poza mnie. Więc myślę, że efekty w postaci fajnej muzyki przyjdą. Czyli na pewno. Mimo tego, że teraz to reedycja płyty, to chcecie dalej robić nowy materiał i wszystko. Tak, i będziemy robić. Powstanie coś fajnego, nowego. Tak. No nie widzę wyjścia, żeby było inaczej, także myślę, że tak już na nie to czekamy. Nie jest kuponów. Nie, to wiesz, to była okazja, bo to tak jak mówię, dzisiaj tego nie mówiłem, przepraszam. 30 lat mamy, więc jest okazja, żeby znowu wrócić z koncertami. 20 lat akurat trafciał, że też minęło w ubiegłym roku od wydania płyty Otwórz nam nasze winy. 20 lat jest Darek w zespole, to też jest, wiesz, i 20 lat kolejny jubileusz od trasy z Vaderem, pierwszy Blitzkrieg, tak samo, to też, to wiesz, to takie, i chłopaki też mają kurde 40-lecie, więc lepiej było teraz to tak pociągnąć, zrobić płytę, bo i tak jej nie było na rynku już od dawna. Robiliśmy kiedyś wznowienie z materiałem Początek Nienawiści, razem to było chyba, nie? Ale to też się wyprzedało, potem był boks, też nie wiem, czy ten boks, gdzie pierwsze 6 płyt rzuciliśmy do boksa, broń masowego rażenia, to chyba też tego nie ma, no i wznowiliśmy tam płytę po raz pierwszy też na placku, można kupić longplay, fajnie wydane. A na nową płytę przyjdzie czas, przede wszystkim dlatego, że Molly jest znowu w zespole i chcemy się wiesz, zbliżyć, bardziej poznać i zobaczyć, co każdy będzie chciał grać. No właśnie, co się chciałem teraz zapytać, pójść. Jak to jest z tymi wokalistami, bo to jest was trzeci wokalista tak naprawdę. Drugi wokalista wniósł jakiś taki w ogóle element totalnego zaskoczenia, no bo tu tak jak się śmiałem, nie, że ta płyta była taka w ogóle rockowa, jakaś nagle z tego takiego diabelskiego metalu i tego naprawdę ciężkiego grania, to chcieliście grać jakieś w ogóle piosenki. Ale to rockowe, tak? No tak. Sprawy zasobiste, sprawy... Tak. No ale to już Alman i tak już było grane, no bo my już mieliśmy z nim wtedy 3 płyty nagrane, 4. Tak, więc no to było po prostu... No tak, ale to było takie... No inne, na 20-lecie zespołu kliknęło, no i chcieliśmy zrobić... Teraz jest chyba tak, z tego co słyszę, to raczej powrót do korzeni. No wiesz, na razie to nie ma co słyszeć, bo nic nowego nie zrobiliśmy. No nie wiem, ale ciężko, tak. Metalu dużo słuchamy teraz bardzo na powrót i też Molly się wpasował całą taką... I otoczkę zespołu, i jako osoba, i jako wokalista. Skąd go wzięliście? Zdecydowaliśmy się na casting. Okay. Na casting. A, no dobra. Rzuciliśmy na stronę, że szukamy wokalisty i rzuciliśmy tam wytyczne, jakie wokalista musi mieć.
co musi dośpiewać, abyśmy... Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, bo było dużo zgłoszeń. Ale nie puszczajcie, grajcie, śpiewajcie. Kurde, tak ci nie policzę, ale myślę, że między 30 osób tam było. Bardzo dużo, bardzo dużo. 30 osób myślę, że było. Nie? I jeszcze też oczywiście też rozmawialiśmy z innymi osobami, które jakby się nie zgłosiły, ale gdzieś tam też wcześniej chodziły po głowie, więc powiedzmy, że 30 parę. Ale faworyt był wiele. Przyjechał na próbę, był przygotowany, zresztą zawsze jest przygotowany, dopytuje, drukuje teksty. Tak, to jest znaczna rzecz. Angażuje się przede wszystkim, tak. Będąc tak krótko w zespole. Tak, chciałbym się jeździć z Poznania, więc to też wielki szacun, bo to jest kawał drogi. Nie? Także na spokojnie jeszcze się obwąchamy pewnie, kurde, z miesiąc, dwa i zaczniemy coś robić. Jak robicie kawałki? Jest jakiś podział? Każdy przynosi... Zwykle wcześniej gadamy coś... Mieszacie riffy, czy już znacie się przez 20 lat tak dobrze, że już wiecie co jeden drugiego nie jesteście się w stanie zaskoczyć? U nas jest tak, że jeżeli Darek poświęca dużo czasu na solówki i rozwój po prostu techniczny, to on nie ma czasu zwracać uwagi na aranżację kawałków i tak dalej. I ja w drugą stronę myślę, że ja nie będę się zagłębiał i tracił na to czasu, natomiast mnóstwo czasu tracę na to, żeby zbierać pomysły i próbować znaleźć coś, czego jeszcze nie robiliśmy. Zawsze wcześniej ustalamy, w którą stronę chcemy iść. No i zwykle wybieramy to, co się ogółowi podoba i każdy już pracuje nad swoją partią. A to pierwsze rzeczy ja przynoszę. Ty jesteś osobnikiem, który przynosi pierwsze pomysły, tak? Na ile to się różni od twojego zamysłu, efekt końcowy, na ile musisz iść... Jesteś takim liderem totalnym, wiesz, że musi być tak, jak sobie wymyśliłeś i wymyślasz gotowe rzeczy, czy jednak dajesz im gdzieś tam jakąś... Nie, zmieniać to zmieniam oczywiście, ale ja przynoszę jednak numery, które już są w jakiejś takiej formie, że przynajmniej ja mam pewność, że od tego zaczynamy robić, nie? Bo to wiesz, to jest ważne, że nie chcemy tracić czasu też na to, żeby spotykać się, ogrywać, tylko raczej jakby jest pomysł, bo to wiesz, no mamy swoje zajęcia, nie? Więc fajnie już mieć jakąś bazę, na której można budować, czyli zwykle wygląda tak, że jak ogrywamy sobie jakiś numer, to ja już mniej więcej wiem, że to jest początek, tu są zwrotki, czegoś nam brakuje, taki jest refren i potem co, wspólnie ustalamy, czy tempo jest odpowiednie, czy jednak kurde wolniej, czy szybciej, czy zamieniamy kolejność, czy rozbudowujemy, czy numer na przykład bazuje na oparciu, że bęben jest najważniejszy, bo czasem jest tak, że to rytm nadaje kurde sens temu wszystkiemu. Czasem zaczynam od pomysłu na refren jakiś wokalnego i próbujemy dobudować coś do tego, czasem po prostu też są gotowe riffy, zależy. U nas się dużo dzieje aranżacyjnie, to nie jest tak, że z każdym numer się zaczyna raz, dwa, trzy, cztery i jedziemy, bo wszyscy na raz zaczynają, mamy różne bridge, korzystamy z różnych, jakby tak mi się wydaje przynajmniej. A grasz jeszcze na bębnach? Grasz jeszcze na bębnach? Nie, w ogóle. A wpisujesz je w wizję? Nie, też. Czyli nie przynosisz kawałków gotowych totalnie? Chcieliśmy robić. Ale Darek jeszcze tego nie umówił się. Ciężkie to jest, nie? To by było najwygodniejsze. Wiesz co, ja ci powiem tak, ściągasz sobie te wszystkie dodatki i tam już masz taką bazę tych rytmów, że właściwie to nie musisz się, bo ja, to jest to, co ja na przykład próbki nagrywam. To czasami nagrywam te wiesz, do filmów, nie? Że tam testuję jakąś gitarkę. To czasami się posiłkuję tym, że nie wpisuję tego bębna do rytmu, tylko sobie biorę szablon stamtąd i do tego na przykład słucham sobie stopy i do tej stopy układam riff, więc to jest, wiesz, zupełnie odwrotną stronę, bo mam ten sam problem. Po prostu no jakoś tak wpisywanie bębnów jest dla mnie taką czarną magią. Niby to jest proste, nie? Ta siatka jest niby prosta, ale jest to dla mnie taką czarną magią. Znaczy przede wszystkim te osoby, które są bardziej takie techniczne, no widzą coś więcej na tej siatce niż my. Ja po prostu patrząc w to światło jak spadł w pizdę, po prostu nie widzę tych rzeczy, które one widzą i dlatego jest to dla mnie wkurzające i jest to utrudnienie, chociaż no pewnie trzeba by wcześniej popracować na przykład z Excelem jak w pracy, też miałem do tego stosunek taki ble, a w końcu musiałem mieć to w pracy, musiałem się tego nauczyć, więc w końcu to poszło jakimiś takimi sposobami prostymi, no i teraz obsługuję i działam na tym, więc wydaje mi się, że ten Easy Drummer w końcu Demona zaskoczę i zapraszając go w dampie, powiem stary, tylko mam wszystko w pewnym, wszystkie szablony. To nam ułatwi sprawę o tyle, że jak tam się dwójkę, dostęp do mojego konta, sobie ściągnij wszystkie szablony. To nam ułatwi sprawę o tyle, że jak w domu przygotujemy to sobie, to już możemy wysłać plik tobie, żeby zobaczył, gdzie widzimy szybkie bębny, gdzie widzimy wolne bębny, niech sobie pracuje przejścia, smaczki i tak dalej. I już będzie miał przynajmniej obsłuchane, że nie będziemy siedzieć na próbie i tak, kurde, to miałem cztery razy być grane, zagrałem sześć, ja pierdolę jeszcze raz. I jeszcze raz, jeszcze raz. Także to ułatwi na pewno. Jesteśmy coraz starsi, no i oszczędzajmy swój czas. No tak, dokładnie. Więc przygotujemy numery, on już przygotuje gary, może dwie, trzy wersje. Na pewno. Dobra, wracamy do sprzętu.
Ty jesteś inwestorem Ibaneza od jak dawna? To jestem już po raz drugi. Po raz drugi? Kiedyś mi wygasła umowa i no chłopaki nie mieli akurat ochoty przyjmować mnie z powrotem, no ale później znowu się dogadali, pojechałem na naszą Ibaneza do fabryki Maila, do Niemiec, to było 2018, bo 19 przed pandemią. No to chyba się poznaliśmy w autobusie. Możliwe, tak. No to był wtedy drugi raz i no ja gram na Ibaneza już bardzo długo, nie? Może nie od początku, ale odkąd wziąłem pierwszego Ibaneza i kupiłem od Białka. Faktycznie. To się jakoś zakochałem w tych gitarach. Bardzo lubię szybkie gryfy, a Ibanezy robią takie gitary, które biorę do ręki od razu mi się chce na nie grać. Tak. Ale taki normalny kształt, RG. RG to jest dla mnie taki najbardziej optymalny kształt. Nie miałem też, gdzieś tam próbowałem jakiś... też inne kształty, no nie. Po prostu nie świeci mi to. Klasyczne RG. Wiesz, z tych kształtów też można wiele wykrzesać, można mieć białą gitarę na przykład. A jak to w ogóle jest być takim endorserem? Co to oznacza? Na tyle, na ile możesz rzeczywiście w umowie o tym opowiadać, tak? Mogę mówić o takich rzeczach, że jeśli coś zrobię ze swoim gitarą Ibanez, czy jakiś film, no to publikuję to na mediach społecznościowych i później Ibanez też pomaga u siebie na swoich mediach. No mam tam oczywiście jakieś tam warunki przy zakupie, objęte są tam umową, więc no takie są korzyści. No i jesteś przede wszystkim też na stronie Ibaneza, tej ogólnej japońskiej, gdzie możesz sobie wejść i zobaczyć na przykład polskich muzyków z Europy, no i oni są tam podzieleni działami. I tam też już a to coś, a poza tym to coś dało na przykład zespołowi? Jest jakiś tego nie jesteśmy chyba na tyle dużym zespołem, ale mi się też taki na prestiż i fajna rzecz. Tam, no nie, no generalnie to no, jest super no rzecz. No pewnie najlepszy. Kiedyś właśnie biorąc tą gitarę, no to gdzieś tam oglądając w pierwszej kolejności był to Richie Blackmore, później pojawił się Steve Vai i Joe Satriani, endorserzy Ibaneza, no to chciałem być w tej rodzinie, znając ich płyty, a posiadam jednego i drugiego wszystkie oprócz, chyba tam już dokupuję teraz, w ogóle teraz mamy też zajawkę z płytami, znaleźć to ma większą. Ja mam bardziej płyty przede wszystkim CD-ki, nie winyle, tylko CD-ki, więc no, fajnie było się zobaczyć w tej rodzinie Ibaneza i też się tam dostać, to mogę podziękować tej z tego miejsca Wogowi z Decapitated, który jeśli chodzi o pierwszy raz, to pomógł mi tam się zapoznać z chłopakami i wysłałem też swoje tam bio i wszystkie te filmy, które nagrywałem na gitarę Ibanez, plus to, że gram na nich już tam od wielu lat i tak naprawdę mam tylko gitarę Ibanez. No a mieliśmy kiedyś też endorsement majoneza. I majoneza mieliśmy tak, też. Tak. Ale majoneza czy flejma? W sensie, mieliśmy flejmy siódemki, a majonezy mieliśmy... Flejmy siódemki to tak, flejmy były siódemki. A szóstki? A szóstki mieliśmy majoneza. Majoneza, tak. Majoneza, tak. Ty miałeś trzy gitary, a nie dwie. Tak, ja miałem dwa na... Takie signumy bardziej, Tak. Signumy. Ja miałem dwa signumy i siódemkę i mężczyzna miał signuma, którego ma. Tak, ja mam cały czas szóstkę. I siódemkę mieliśmy. Siódemkę po prostu, no, nie wiem, ja bym musiał się uczyć grać od nowa. Po prostu siódemka jest dla mnie jakoś... Mówisz tak, jak ja bym mówił, nie umiesz bębny i nie umiesz siódemki. Nie, to po prostu, no gdybym wiedział, że grał na przykład cały czas, nie musiał chodzić do pracy, bym się tego nauczyć. Na przykład Włok też gra na siódemkę, też Ibaneza i on sobie bardzo chwali, że super. No, ale to też ma na to czas. Ale mówię, no Włok to jest... Taki wiesz, już nie wiem czy, no, jest, czy jest wyżej. No nie, za wiele wyżej, słuchaj. Ale wiesz, nie wiem czy jest wyżej, że dla grania, wiesz, to właśnie tak. Poszli w tą stronę, że... To jest robot, nie? Tak, ja o tym bardziej mówię, to taka sztuczna cyborg totalny, to jest sztuczna inteligencja gitarowa. On ma wgrany metronom już na przykład, no. Swoją wieściową, że puścisz metronom, to gra tak samo. A my jakby puścić metronom, to każdy jest gdzie indziej. Co tak pika? Co? To jest? A metronom, tak. Nie, ale bez przesady. Chociaż gdzieś tam my używamy, no bo jest to konieczne, przynajmniej mamy płyt, no to metronom jest konieczny, no trzeba po prostu... Ale nie, no gramy do już metronomu koncertu, no to gra na uchu, my gramy do niego, to on z metronomem gra. Tak. Kolega się kiedyś śmiał, że jak kapele grają z metronomem, to im się wydaje, że grają równo, bo przecież metronom gra równo. Tak. Nam też się wydaje, że grają. Wierz mi, że da się to... I to super. Tak, a ty jesteś endorserem Witkowskiego? Endorserem nie, ale kocham gitary po prostu Witkowskiego. Mam od pana Marka gitarę pierwszą już chyba ze 20 lat, tam była pierwsza fałka, a drugą zrobiłem z 6 lat temu, gdzieś nie? 6-7. Fajne, wygodne gitary, które wyglądają, ja to w każdym razie mówię, on gra, ja wyglądam, więc ja muszę też mieć gitary, które wyglądają, zawsze miałem taką zajawkę, żeby po prostu znaleźć sobie gitarę, która jakoś do mnie pasuje, a przynajmniej tak sobie ubzdurałem. I
mniej najlepiej się czuje na scenie, no nie da się na tym grać w domu, bo po prostu trzeba ją włożyć między nogi i siedzieć niewygodnie do ćwiczeń, więc to absolutnie ta gitara w domu. Mam Bisylicza Virgo do grania i właśnie majoneza. Też po krajce raczej, nie? Tak. Ale dobrze się go trzyma. Ale dobrze się go trzyma, fajna gitara. Virgo to jest takie... No, taki trochę warrior. Z taką dupką trochę. Tak, tam, też taką, tak. No. Jest to bardzo tania gitara, ale bardzo wygodna. No, mam tego majoneza i mam jeszcze Stratocastera, z którego też no, rzadko korzystam, ale często korzystaliśmy z niego, jak robiliśmy rockowe płyty. Też tam ty solówki na nim też kładziesz. Tak, składam. Tak, bo to jednak Strat ma specyficzne brzmienie i to w takich warunkach rockowych idealnie. A dlaczego Witkowski? Wiesz co, dlatego, że też nauczyciel, o którym wspominał Darek, u którego miał lekcji kilka meczów Grzeszka Banapowicza, on miał jakąś gitarę wzorowaną na Ibanezie i to pamiętam, jak ja zaczynałem jeszcze na perkusji grać, wtedy dla wszystkich najważniejszym w Polsce był Witkowski, gdzieś mi to, ja jeszcze pamiętam, kurczę, nie pamiętam imienia, nazwisko Fiuk, ja go oglądam, pozdrawiam. Moje pierwsze kroki na perkusji, on też zamówił sobie gitarę Witkowskiego i ta gitara po prostu była profesjonalna, potem gdzieś się czytało w piśmie Rock and Roll, było takie pismo, to tam był tylko rok, bo teraz jest rok. No i tam też przeczytałem, że używał tych gitar, kurde, Lady Punk, Budka Suflera, no to był, kurde, najważniejszy lutnik. Bardzo dobry lutnik, no i te gitary są bardzo dobre, to jest zdanie. Trzeba powiedzieć jeszcze... Czekaj. Wracając do Witkowskiego, trzeba powiedzieć, że wszystkie płyty są nagrane. Tak, wszystkie płyty. On jedzie takim pasmem szerokim i mięsistym. Nawet ty nagrywasz na Witkowskiego? Tak. Oprócz solówek, no bo solówki na swoich gitarach. Nie mogę, oczywiście. On to przecież tak naprawdę Ibanez wszystkie biorą udział w sesji. Tylko solówki. Bo jakieś ozdobniki lub jakieś specjalne brzmienia, to szukamy to nie tak, że mamy jedną gitarę, tylko sprawdzamy wiele gitar. Daron nie grał przez lata na pick-upach EMG. Ja od początku gram na tych pick-upach i trzeba powiedzieć sobie jasno, że to są pick-upy, które mają szerokie pasmo. Wiesz, nagrasz akord i na kompie już widzisz na pasku, że tam jest kurwa z czego ciągnąć, nie? A gdzie indziej to po prostu albo muł, albo płaskie i trzeba szukać, kręcić tutaj, wiesz, sama gitara brzmi. A wracając jeszcze do tego Witkowskiego, to jest tak, że miałeś jakiś zamysł, który przedstawiłeś Witkowi i on go... Tak, pierwszy raz jak zadzwoniłem... Czy raczej wybrałeś sobie... Bo masz nieduzinkowe kształty, masz pałkę jedną taką trochę jak DML, nie? Gdzieś tam? Ta druga fałka to jest Bernie Junior. To są takie gitary amerykańskie, tego jakoś w Europie nie ma. Nawet nie pamiętam, kto na tym gra. Gdzieś to znalazłem w sieci i to jest jakby replika tej gitary. Natomiast pierwsza to jest... To wiadomo, główka jest zmieniona, bo główka to jest autorska. Tą taką ciemną, no to jest jak fałka raczej. To jest jak fałka, tylko główka to jest autorska główka... Witkowskiego. Natomiast no jak zadzwoniłem, czy zrobi taką gitarę i powiedziałem, że chcę, żeby gitara imitowała po prostu drewno poklapane krwią, to nastąpiła cisza w słuchawce. Ale jak to? No normalnie, tak jakby krew kapała po gitarze. Cisza. I pan Marek mówi, mam siostrę, która jest plastykiem, ona coś wymyśli. Ja mówię, tak wystarczy na kij farby i tak zrobić. I tak poszło. Drugą też, mówię, robiłem kiedyś u pana taką czarną gitarę, teraz sobie białą poklepaną na czerwoną filmę. Wiem, pamiętam, okej. Okay. Dobra, teraz wyglądam, czyli chodzi o brzmienie. Czy miałeś jakieś wytyczne, które powiedziałeś, że chcesz coś ja ci już mówię, to... Czy to się udało osiągnąć, czy udało się osiągnąć. Wspominałem o tym, że ja lubię tę gitarę bardzo wyraźną, taką jak miał Dimebag, taką jak ma Judas. Ja lubię dużo siary. Zach White też ma fajne, jasne brzmienie i pamiętam, jak pojechałem po raz pierwszy, to też miał pan Marek takie pudełeczko własnej roboty. Mówi, jak chcesz pick-upy EMG, no to jaką chcesz elektronikę do tego? I przełączał mi to, no wybrałem tą najjaśniejszą, ale to jest klasyczne U podobno. Czyli tak jakbyśmy na korektorze kręcili, to jest dół i góra. Ale ta gitara faktycznie ma najfajniejsze pasmo, to sam wiesz, jak próbujemy w studiu, to jest kurde największy cios. Tego. No jest pick-up aktywny, więc to też dużo zmienia. Ty nie miałeś aktywnych w ogóle nigdy. Tak. Ale teraz chyba na ziemi zmieniłeś też na 81. Tak, i też set za Kowalda. Za Kowalda set. On jest trochę inny niż taki normalny 80. On jest troszeczkę inny. Chyba tak. Podobno coś tam jest z elektronice, zmienione, że jest charakterystyczne.
brzmienie. No my akurat, wiesz, no, mamy o wiele niższy strój niż Zach, więc no. Pewnie tych częstotliwości tam tak za bardzo nie słychać, jakbyś miał normalny. No ja też mam razie... teorię, że ale... jak jest więcej górki w pick-upie, to on jest dobry do niskiego stroju, bo właśnie uzupełnia... No to akurat się uzupełniło drewno i gitarę i akurat spasiło do tego wiosła, więc to jest super, bo na przykład... 15 lat mu mówiłem, zmienię to pick-up. No się zmieniłem, o co ci chodzi. No tak. Nie? Ale na przykład w drugim badazie, w tym RG550, no Lutnik powiedział, że nie ma mowy, nie będzie wsadzał tam pick-upów aktywnych, ponieważ ta gitara gra sama z siebie. Nie chce tam wycinać, bo wiązałoby się to z tym, że trzeba by było wycinać partię drewna, żeby zmieścić te pick-upy razem z elektroniką, więc ona sobie też daje radę, a tam aktywnych akurat. Macie jeszcze jakieś marzenia gitarowe? Chcielibyście jakąś gitarę, której nie macie, nie wiem. No to chyba taka ostateczna, to Mount Everest to mieć własną sygnaturę, nie? Aha. Jakieś no takie, nie wiem, marzenia, czy ja bym to chciał. Fajnie jest być w rodzinie Ibaneza i to już jest dla mnie jakiś taki wyczyn mega, sygnatura, no. Może jakiejś innej firmie polskiej. Ja nie przykładam tego uwagi, ja mam swoją markę. No musi wyglądać, ja nie mam. Tak, ja mam wyglądać. Ale nie wiem, jakiś taki Holy Grail jakiś tam, nie wiem. Wiesz co, kiedyś myślałem, że te gitary sygnowane właśnie tych mistrzów, że to są gitary, które chciałbym mieć, ale jak będąc na targach na przykład Ibaneza, mieliśmy tam możliwość dotykania tych gitar i te gitary kosztują na przykład 20 tysięcy czy 15, no to mając gitarę za 7 i 8, masz to samo, a nie, to nazwisko podwyższa prestiż i cenę tej gitary. I to są jakieś niuanse, dokładnie, jest jakiś bindik puszczony z perły, wiesz, albo jakieś ze specjalnych tam tworzyw są zrobione. Fakt, że te gitary są śliczne i osprzęt jest całkowicie z najwyższej półki, no ale to się nie różni brzmieniem, tak naprawdę niektóre gitary tańsze są o wiele lepsze brzmieniowo i mogą o wiele lepiej zaskoczyć, więc nie mam takiego czegoś. Ja jak mam gitarę, jestem z niej zadowolony. Ale jest tak też, że czasem myślimy, żeby mieć coś nowego, nie? W arsenale, bo to zawsze jest fajne, wtedy się więcej czasu spędza nad tą gitarą. No tak, może zawsze coś nowego, to chcesz tego dotykać, chcesz grać, korzystać. To ile macie gitar? Ja mam 5. Ja mam 2, tu mam 2, 4, ja mam 6. I pudło trzymam z sentymentu, to na którym to pierwszy. To się nie nadaje do niczego generalnie, bo to nie jest gitara, na której można grać, ale mam ją w garażu i po prostu się jej nie pozbędę, bo jakoś tak sobie uzdrowiałem, że pewnie to jakieś szczęście dało temu zespołowi, więc nie jestem w stanie wywalić. Pierwszy numer na niej zrobiłem, ślepi. To był pierwszy numer, kiedy jeszcze byłem perkusistą i go też graliśmy w rok 90. Musiał to być trzeci, czwarty na tym problemie. Inspirowany korozją w konformie. Tak. Chociaż tego nie słychać. Tak. Dobra, ostatnie pytanie. Nie, dwa ostatnie. Przesłanie do młodych ludzi, bądź niekoniecznie młodych, ale takich, którzy gdzieś tam grają sobie w domu. Nie wiem, może myślą o tym wszystkim, o czym rozmawialiśmy, właśnie się dowiedzieliśmy, że to nie jest takie wszystko proste, ale jakieś takie przesłanie końcowe. To jest wszystko proste, bo jak kochasz to, co robisz, to nie widzisz, że to ci sprawia trudność, wiesz, nie możemy mówić, że to jest trudne, bo ponosimy, kurde, rano przed koncertem graty i po koncercie zamiast pić dalej, to znowu nosimy. Nie. Jak macie ochotę, to grajcie, róbcie to dokładnie na własnych warunkach, o ile w ogóle będzie taka możliwość, to przede wszystkim tak to robić. Nie słuchajcie rad życzliwych. Róbcie swoją muzę, niech wam nikt nie dajcie sobie powiedzieć, że gracie do dupy krzywo, bo to wejdzie wam po prostu w krew i będziecie tylko po prostu smutni, a muzyka ma sprawiać radość. Sprawia radość tylko wtedy, kiedy robicie ją na własnych warunkach, czyli kurczę, tak jak my to mieliśmy od samego początku i staramy się tego trzymać. Zobaczcie, 30 lat minęło, nadal siedzimy, mamy wywiad. Dziękujemy ci za to, że nas zaprosiłeś, że pokręciłeś nas sprzęt, który już jest niejednokrotnie starszy od nas, nie no, żartuję. I super, to się da... A uwierzcie, my nie pasowaliśmy do sceny hardkorowej, bo graliśmy za metalową, bo za dużo solówek. Nie pasowaliśmy też do sceny metalowej, bo wyglądaliśmy za bardzo hardkorowo. Potem zrobiliśmy płytę hardrockową, też wieszano na nas, nie powiem co, ale jakby nam to nie przeszkadzało, bo gdybyśmy brali te wszystkie rady i opinie do serca, to by nas to nie było, byśmy nie rozmawiali. A generalnie chodzi o to, żebyś to ty miał radę z tego, co robisz, a nie Kasia Nosowska śpiewała, tak? Że zbyt szczyńska dla Warszawy i zbyt warszawska dla Szczecina. Tak, to w rzeczy jest. No i my to przerabialiśmy, natomiast no, wiedzieliśmy od początku, że to tak będzie właśnie wyglądało. Ostatnie. Czym jeździsz? Do pracy? Nie wiem. Idę na nogach, bo mam bardzo blisko.
Mercedes. Bardziej chodzi mi o samochód. Tak. Mam przejściowy teraz samochód. Taki na chwilę. Znaczy już jest rok, a tak się zaczęło. Ja jeszcze Punto. Aha. Mieszczę się właśnie. Tak. Ja się całkowicie nie znam na samochodach, nie przykładam tego uwagi. Nie wiem, czy on jest trzydrzwiowy, czy jeśli ma tylko dwoje drzwi i z tyłu jest otwierany, to jest trzydrzwiowy. Tak, tak. No to taki trzydrzwiowy, no. Wiesz. No, 1.6 chyba. Czy coś tam. Nie, ja nie przyjmuję uwagi do tego. Z punktu A do punktu B ma. Dokładnie, tak. Teraz mamy komunikację teraz fajnie skomunikowaną. Zresztą Demon chyba teraz jest fanem na przykład pociągu. Tak. Właśnie, myślę, czym jeżdżę. No ostatnio jeżdżę pociągami, bo odkryłem super trasę Koleje Śląskie, gdzie bardzo tanio i szybciej się dojedzie na miejsce niż samochodem, więc częściej ostatnio jeżdżę pociągiem. Nie wiem, jak będzie zimą, bo to jednak przeszkadza. Trzeba dojść do tej stacji i zależy, co jest oczywiście na mieście do załatwienia. Ja jeżdżę mało, ale jeżdżę samochodem mojej żony, Rextonem. Dziękuję Ci, kochanie, że pozwalasz mi jeździć tym samochodem twoim. Co to jest Rexton? Koreańska marka Ssangyong. Więc jestem zadowolony, ale no dużo nie jeżdżę, żre paliwo, to jest ten ból, że to żre paliwo po prostu. To jest taki jakiś wielki Jeep. To jest SUV, niestety nie da się go zagazować, bo gdzieś tam coś się pali, nie znam, czy cewki. Ja samochody z zewnątrz. Tak, ale ja samochody dla mnie są z zewnątrz. Dla mnie też z zewnątrz. To niestety dużo pali, ale ja dużo nie jeżdżę, bo pracuję z domu, więc to jest też okej. Okay. I przypuszczam, że jak go spłacimy, to go sprzedamy. Jeszcze rok. I się pożegnamy z nim. Także nie mamy takich zamiłowań gdzieś. Ja w ogóle nie jestem samochodziarzem. Zamykam zawsze ten wywiad. Zacznijmy od tego, że ja prawo jazdy zrobiłem, jak skończyłem, chyba 33 lata. Więc nie jestem, absolutnie nie jestem samochodziarzem. No, po prostu żeby jeździło bezpiecznie, się nie psuło i to wszystko. No dobra, no. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci bardzo. Ja dziękuję, że zaprosiłem. Dziękuję. Fajnie, że przyszedłeś dzisiaj na koncert. Pokręć, pooglądaj, bo nie tylko my dzisiaj gramy. Widziałeś nas już kiedyś? Nie. O, szef, to będzie fajnie. Jeszcze raz w rodzinie. To będzie fajnie. Nie, głównie jak graliście, to mieszkałem w Anglii, nie? Jak taką, mieliście tam taką nakrętkę, że się tam działo wiele u was, to ja byłem w Anglii, no to tak nie dotarliście jakoś tak za bardzo. No to miejmy nadzieję, że ci spodoba. Tak mi się wydaje, że tak będzie. Dziękujemy. Hej. Trzymajcie się. Bardzo, bardzo dziękuję za obejrzenie całego tego wywiadu do samego końca. Jesteście niesamowici, że chce się wam oglądać. Koncert Frontside rewelacyjny, bardzo dobrze się bawiłem, naprawdę chłopaki znają zagrać. Żałuję, że tak dopiero teraz, tak późno na taki koncert poszedłem. Oczywiście Frontside znałem z teledysków, zacna grupa. Gdzieś tam, gdzie będąc w Anglii, bo wtedy oni głównie tutaj rządzili w Polsce, no obserwowałem. Z Daronem kiedyś się spotkałem podczas targów Ibaneza, ale wtedy jakoś nam nie było po drodze w autokarze robić wywiad. Natomiast w tym momencie no, ten wywiad na szczęście się udał i oba gitarzysty się tutaj pokazały. Mam nadzieję, że było wesoło. Przypominam o tym, że Polaków Gitarowe Rozmowy to seria, którą wy wspieracie, bo za waszą kasę jeżdżę na przykład do Warszawy w tymże oto przypadku. Jeszcze raz przypominam o tym, że firma Wool ufundowała 3 koszuleczki, takie piękne. Dodatkowo Vermilion ufundował taki oto przepiękny humbucker albo single, albo cokolwiek sobie chcecie, w jakimkolwiek sobie chcecie wykończeniu. I to jest dla patronów, którzy już wspierają kanał, a dla wszystkich, którzy kanał zechcą wesprzeć w październiku i dołączyć do naszej tutaj grupki, to jest taki oto Tascam, który działa, nie jest może najnowszy, nie jest może najlepszy, może trzeba trochę na niego poszukać gdzieś tam jakichś sterowników, ale jak ktoś nie ma interfejsu, to da radę. Ma funkcje, których niektóre z interfejsów, które mam, nie posiadają, bo ma inserty na przykład, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Oczywiście, słuchajcie, pamiętajcie o zniżkach w Riffie, o różnych innych zniżkach, między innymi też na ciuchy Wola. Wszystkie te zniżki są w opisie. Pamiętajcie o tym, że można też coś kupić w Guitar Center i pomóc kanałowi, że tych zniżek wam pozałatwiałem od groma i ciut. No i że generalnie, słuchajcie, no jesteśmy wszyscy tutaj razem w jednym tyglu gitarowym, który nazywa się Gitarowa Mgła FOG. Przypominam również o tym, że można wejść na mojego OLX-a, na którego oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Przypominam również o tym, że można wejść do serwisu Gitarowa Mgła właśnie, w którym w Łodzi serwisujemy gitarki, a przejrzenie gitarki i wydanie opinii nawet jest za free. W tym momencie lista wszystkich patronów, którzy wspierają ten kanał już,
dołączcie do tej listy. Wszystkim, którzy są na tej liście, jestem ogromnie, niesamowicie, bardzo, bardzo wdzięczny za wszystko, co dla mnie robicie i dla rozwoju tego kanału. Jak wiecie, ewolucja październikowa w tym momencie, czyli mnie, no nie ma tak bardzo, więc nie odpowiadam w tym momencie na komentarze, nie odpowiadam w tym momencie na wiadomości. Wyłączyłem się, chcę się nauczyć grać na gitarze, ale słuchajcie, to nie zginie. Jeszcze raz, nagrywajcie swoje końcóweczki samochodowe, oglądajcie stare odcinki, oglądajcie następne odcinki. Nie wiem, ile w październiku odcinków wyjdzie, postarałem się, żeby było jak najwięcej. Mega, mega wam dziękuję za to, że jesteście. Dobranoc, pa! Kolejny piękny wrościk, nie wiem, czy to mogę wchodzić na tą posesję, mam nadzieję, że mnie nikt nie wygoni. Ale cinquecento sobie tutaj stoi, zarośnięte, nikomu nie przeszkadza. Do pełnego okresu rozpadu, czy jak to tam się mówi, oliwki się na nim będą zbierać, bo jest siatka. Kurczę, jeździłby człowiek jeszcze, nie ma co, co będą sprzedawać albo coś, po prostu stoi i jest fajnie, to mi się podoba. Wszędzie samochody tak powinny stać. Nie tam, że z umowiska, że wywózka z Niemiec do Polski, z Polski na Ukrainę, z Ukrainy do Mongolii. Po prostu powinno być tak. A ogólnie to tu ładnie jest. Jakby co, to polecam jeszcze raz to Agios Stefanos na Korfu. Nie jest drogo. Wychodzi tyle co nad Bałtyk. Tak naprawdę. A fajniej.